Bardzo dobry człowiek, tyle robi dla miasta, ale niestety, po prostu wybory chyba się zbliżają i dlatego. Nie słyszałem, a jeżeli takie zarzuty są, to widocznie nie bezpodstawne. Może być i na szkodę prezydentowi. Że ktoś mu tam chce dokuczyć. Przecież bezpodstawnie prokuratora by nie oskarżyła, prawda? Jak to zrobił w dobrej wierze nad łamem mieszkańców, no to co? Co to przeszkadza? Niby prezydent, tak jak dzisiaj czytam w internecie, mówi, że jest niewinny. A jak będzie, to wyjaśni cała prokuratura. Zobaczymy. Do tej pory to było ok. Miałam go jednego z najlepszych prezydentów, proszę panią. A w tej chwili to trudno mi powiedzieć na ten temat, wyrazić się. Myślę, że nie powinien prezydent przekraczać swoich uprawnień, a jeżeli to zrobił, powinien zostać ukarany. Powinno to być po prostu zrobione w kierunku bardziej obywateli, prawda? Nie wiem, z czym się tu kierował pan prezydent, no ale miejmy nadzieję, że po prostu będzie to jakoś dobrze dla nas rozwiązane, dla miasta. Jeżeli zarzuty padły, no to uważam, że trzeba to wyjaśnić. Myślę, że to jest zagrywka polityczna. Nie ma ludzi idealnych. Proszę panią, każdy ma coś za uszami. Ja nie widzę tutaj żadnych błędów, jeśli chodzi, bo znam parę lat pana Górczyńskiego. Uważam, że jego posunięcia, jakie tam robi, są słuszne. Nie słyszałam nic, nie mogę się wypowiedzieć. Dziwne mi to jest wszystko.